Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić fajną, łączoną z segmentów serwetkę. Może być, jeśli z cienkich. Można też zrobić z jakiejś grubszej bawełny. Można sobie zrobić z tego, jeżeli masz dużo czasu, narzutę na łóżko. Może to być również poduszka, okrycie, sweter, nie wiem, cokolwiek z tych segmentów właśnie. Bardzo fajnie wychodzi, bardzo, bardzo łatwo się robi. Zaraz Wam pokażę, bo to jest proste, naprawdę. Zaczynamy. Ja tu mam 1,25. Tu mam trochę takiej, to jest to samo, bawełnka egipska. I zaczynamy, słuchajcie, od 12 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Wracamy do pierwszego. Robimy tutaj slip stitch, taki oczko zamykające. I robimy 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Tak? Później sobie to zacieśnimy ładnie. I teraz tak. Tutaj w ten okręg jeszcze 23 pojedynczych nawijanych. Tak, czy, bo musi być 24, czyli raz, dwa, trzy, sobie nitkę trochę wywinąć. W każdym razie robimy 24. 3, 4, 5, 6, 7, 7, sobie przesunę, żeby było lepiej widać, 7, 8, 10, szesnaście, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. I teraz znowu oczkiem zamykającym zamkniemy sobie tutaj. Ja to sobie lubię przejść tak jeden dalej, żeby mi się fajnie układało. Tak. Teraz jak mamy ten piękne takie nasze kółeczko, można je sobie ciutkę zmniejszyć. Tak. 24. I teraz co robimy? Znowu 3 w górę. I jedno oczko dodatkowe na poprzeczkę. Teraz dookoła tego kółka zrobimy 24 słupki i jedno oczko przerwy pomiędzy. Czyli zrobiliśmy 3, jeden na poprzeczkę, nawijamy i tu w każdy robimy 24. Tak, 24. I jedno oczko przerwy. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem.
Zobaczcie, to bardzo fajnie wygląda. Bardzo prosty wzorek, bardzo fajnie wygląda. Idealny dla początkujących. 10, 11. 12. Moi sąsiedzi tutaj mają nowego psa. Zaadoptowali ją z drugiego końca świata, gdzieś z jakiejś fundacji w Rumunii. I ten pies bez przerwy szczeka na wszystkich. Nazywa się Lola. On jest przekomiczny, ale ma na razie problem z odnalezieniem się, jeśli chodzi, myślę, wydaje się, jakąś strefę czasową, bo w takich dziwnych porach szczeka, że budzi nas wszystkich w nocy. No nic. Taki urok. Fajny jest taki mieszaniec. Mieszaniec jakby podkarpackiego owczarka. Karpackiego owczarka chyba. Z niemieckim owczarkiem. Będzie kawał psa. Okej, robimy. Muszę sobie pogadać. Teraz będziemy kończyć ten i potem pokażę Wam taki szybki myk, jak z kółka zrobić kwadrat. To wcale nie jest takie trudne. Jeden myk. Teraz zamykamy znowu oczkiem zamykającym. Tak? Wyszło. I teraz, moje kochane, zrobimy sobie dwie. Pierwsze trzy jako trzy. Raz, dwa, trzy oczka jako pierwszy słupek. I teraz nawijamy drugi raz i robimy drugi słupek tu. Widać? Teraz w następnym nawijamy i w następnym robimy dwa słupki. I w następnym też dwa. Raz. Dwa. Aż będziemy mieli pięć takich grupek. Trzy. I teraz znowu czwarte. Podwójnie się wbijamy. Czwarte i piąte. Zrobiliśmy. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz robimy siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tutaj, moje kochane, omijamy dwa słupki i tutaj w tą poprzeczkę robimy znowu dwie. I w następnym znowu dwa. To już będzie drugi. Teraz trzeci. I piąty, bo musi być pięć fałek, tak? Jestem trochę przeziębiona. W tej chwili już tak to wygląda. Zaczyna to wszystko mieć ręce i nogi. Teraz znowu tak, teraz znowu robimy, tu było pięć, tak. Teraz znowu robimy siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Widzicie? I teraz tu znowu omijamy dwa
słupki i wbijamy się tutaj, robimy sobie. Coś mi się tutaj poplątało. Nieważne. Zrobimy jeszcze raz. To było te nasze 7. Tak. Nawijamy, omijamy 2 słupki i znowu robimy 2 słupki w jednym, tworząc naszą pierwszą fałkę. Teraz następny. Dwa. Teraz będzie 3. Zrobiliśmy 5, zrobiliśmy 5. I co teraz robimy? Dokładnie 7. Raz, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Omijamy 2 i znowu robimy nasze. Omijamy tu 2 i znowu robimy 2 słupki w jednym. W jednym tutaj, w jednym oczku. Człowiek jak nie ma włączonej kamery, to tak jakoś to wszystko sprawnie idzie. Tu dochodzi stres. Raz. Dwa. Ja specjalnie robię całość. Bo chcę, żeby ci ludzie, którzy początkujący są, to łatwo jest powiedzieć o i tak dalej dookoła, a nie wszyscy wiedzą, jak to jest tak dalej normalnie dookoła. Ok, teraz mamy 3, to jeszcze 2 po 2. Raz, 2. I jeszcze 1. Raz. I teraz co robimy? Znowu 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I zawieszamy to tutaj w tym naszym pierwszym. W ten sposób. Teraz tak. Tam tutaj wyszło trochę tak pokracznie. Się wszystko naprostuje. Momencik, zaraz wam coś. Zaraz wam powiem, jak te łączenia i tak dalej, tylko moment. Teraz tak. Muszę to sobie zakończyć. Nożyczki mam tępe. Dobrze. I teraz tak, co kochane? Ojej, wyszedł nam taki kwadracik. Tutaj jest. I to wszystko się ładnie nam naprostuje, jak. Teraz tak, jak będziemy łączyć te kwadraciki ze sobą? A otóż tak, że tutaj zepniemy jedną niteczką na bokach, tu. Tak? Tu na bokach, po środku. Następnie, jak już pospinamy to wszystko z boków, tutaj też zepniemy te uszka. I tu, jeżeli mamy 4 koło siebie, to przewleczemy niteczkę dookoła, zaciśniemy i zrobimy sypełek. Jeśli chodzi o te wykończenia dookoła, to ja zrobiłam tak, jak było w przepisie. Zrobiłam 10 łańcuszków dookoła, pierwszy rząd, drugi rząd też z 10, trzeci rząd też z 10, a potem wszystko obrobiłam półsłupkami z małym pikotkiem na końcu z 5. I tak to wyszło. Słuchajcie, robiło się bardzo łatwo. Pomysł jest bardzo fajny, prosty. No i co? No, miłej robótki. Pa, pa.